Dzisiaj to jest 1 czerwiec, czyli Dzień Dziecka i właśnie z okazji tego też Dnia Dziecka chcemy wypromować, zapromować młodzieży ponad szkół podstawowych możliwość kształcenia się w drugim liceum ogólnokształcącym imieniu Emilii Plater w klasie wojskowej. Realizując prośbę pana dyrektora, podjąłem się, a właśnie to ustaliliśmy, że będziemy tą klasę tworzyć i podjąłem się nauczać i kształcić młodzież, przyszłą młodzież licealną przez 4 lata w tym kursie wojskowym. Sam jako absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i absolwent drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem Emilii Plater, dawno, dawno temu, już nie pamiętam jak, ile lat, też właśnie dzięki takiemu spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej obrałem swoją karierę życiową jako żołnierza zawodowego. No i myślę, że ja oczywiście tego nie żałuję i myślę, że tę młodzież, którą tu będziemy kształcić, też zachęcę do tego, tym bardziej, że Polska potrzebuje młodzieży, potrzebuje młodych żołnierzy, bo musimy otworzyć rezerwę, a biuro programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej tym się zajmuje. A ja chcę tych kolegów i pana generała Domczaka wesprzeć w tym działaniu. Ale na pewno współpraca z panem pułkownikiem, zresztą współpracujemy od wielu lat na różnych innych płaszczyznach. Myślę, że zaowocuje właśnie tą klasę, o której pułkownik przed chwilą mówił. Jest to dla nas bardzo istotne i myślę, że jest to istotne również dla społeczeństwa i dla Białej Podlaskiej i dla tych młodych ludzi, którzy widzą, a szczególnie dzisiaj, jak Biała zapełniła się wojskiem. Ile dzisiaj, 1 czerwca, pojawiło się mundurów, samochodów w Białej Podlaskiej, a więc w związku z tym możemy spodziewać się, że będzie zapotrzebowanie na wojsko, na wojskowych, którzy mogą pracować, żyć, spełniać swoje marzenia, jeżeli ktoś z wojskiem takowe łączy, właśnie w miejscu, gdzie mieszka, czyli po prostu w Białej Podlaskiej. Mam nadzieję, że my jako szkoła sprostamy wymaganiom i będą po prostu bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że taka klasa została utworzona, a szczególnie właśnie klasa, która jest klasą wojskową, może jeszcze nie OWP, ale już spełniająca pewne standardy. A przy okazji, już mówiąc o zabawie i o młodzieży, 1 dzień czerwca to bardzo dobry dzień, no Dzień Dziecka, a jednocześnie integracja po półrocznym pobycie młodzieży poza szkołą. Także to, myślę, będzie wspaniały dzień, tym bardziej, że jest dzień piękny. Już będziemy rekrutowali od lipca, ale skończy się w sierpniu i we wrześniu już powinniśmy mieć pełny obraz, jakie klasy powstają i mam nadzieję, że klasa wojskowa przy udziale tutaj pana pułkownika również powstanie. Dzisiaj gościmy jednostkę wojskową 35-33, a dokładnie to 144 posterunek dalekiego zasięgu, radiolokacyjny dalekiego zasięgu z Roskoszy. Z tą jednostką ja przynajmniej miałem przyjemność wielokrotnie współpracować i z dowództwem majorem Radosławem Kuzaką, który też właśnie wielokrotnie wspierał moje działania z młodzieżą. No i nie zawiódł mi dzisiaj. Dzisiaj też właśnie prezentujemy sprzęt, najnowocześniejszą radiostację, która tutaj stoi po prawej stronie. No i ekspozycję pod namiotem uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. No wspomnę, że jeszcze, bo tutaj pan dyrektor mówił, ale właśnie od jutra rozpoczynamy potężne ćwiczenia tutaj na naszym terenie Dragon 21 i będzie bardzo dużo wojska. To się przemieszczało. No myślę, że to jest kolejny taki plus, akcent tego, że to wojsko zaczyna w tej Białej wchodzić, wkraczać w życie. No i to będzie jakieś takie tło, czy nawet wyposażenie naszego dnia codziennego, jak za dawnych lat bywało, jak to często się mówi.